Zgłoszenie o zderzeniu 5 samochodów na wojewódzkiej 307 w Sierosławiu policjanci odebrali po godzinie 8 rano. 3 samochody ciężarowe wojskowe należące do wojsk francuskich oraz 2 samochody cywilne. Jak wstępnie ustalili policjanci, przyczyną zderzenia tych samochodów było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz zbyt bliska odległość pomiędzy samochodami. Ranna została jedna osoba, to francuska żołnierka. Kobieta ze złamaną nogą została przetransportowana do szpitala. Policjanci obsługiwali to zdarzenie do czasu przyjazdu żandarmerii wojskowej. Czasowo ta droga była zablokowana. Teraz ten ruch odbywa się wahadłowo. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Teraz żandarmeria wojskowa wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Kamil Kwiatkowski, Puls Dnia.